Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Górnik Zabrze kontra Widzew Łódź. Jeśli wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. No to lecimy, słuchajcie, z tym tematem. Ten mecz odbędzie się na stadionie Górnika Zabrze o godzinie 20:30 na kanale Kanał Plus Sport. No to lecimy z tym tematem. I ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddaję głos komentatorom tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Bomba w górę, gramy. Zmiana kierunku, teraz środkiem. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ładne teraz podanie. Dobrze, zablokowany strzał. Lukas Podolski. Górnik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Co teraz? Pole zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Lukas Podolski. Podanie do Cholewiaka. Uwaga, będą prowadzić. Brawo, podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł do ewentualnej dobitki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła.
Udało się odzyskać piłkę po walce. Ryzykownie, ale skutecznie. Mateusz Cholewiak. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Mają okazję, by prowadzić. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. No to mamy 1-0. Mateusz Cholewiak. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Nieudane podanie i przechwyt. No i Górnik Zabrze coraz bliżej bramki rywala. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiada. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy remis. 1-1. Powoli, ale nieustannie próbują sforsować obronę drużyny przeciwnej. Uderza na bramkę. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Uwaga, mocny strzał! Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał! Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło! Mamy teraz wynik 2-1. Górnik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Na pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Tak, chyba trudno dziwić się tej decyzji. Sędzia musi w takiej sytuacji sięgnąć po czerwony kartonik. To byłaby setka, gdyby nie ten faul. Pewnie mielibyśmy bramkę, oczywista czerwona kartka. Decyduje się na strzał! I jak widzimy, bez trudu teraz broni tę piłkę. Myślę, że ten rzut wolny można, nawet trzeba było wykonać znacznie lepiej. Teraz naprawdę świetna piłka.
Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Szansa! I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. Na tablicy wyników 3-1. Podolski. Cholewiak. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Utrzymuje się przy piłce. Przybierności rywali. Przed niej urody do grania. No, proszę Państwa, gdyby teraz skierował ten strzał w światło bramki, nie byłoby co zbierać. Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Stąd też ten korzystny. Zrobiło się teraz groźnie. Tak jest! Znowu strzelają. Drużyna przeciwna na deskach. 3 gole przewagi. Są nie do zatrzymania. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Mateusz Cholewiak. A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Tak jest! Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie, całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. W pole karne, głęboko teraz. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Mamy teraz chwilę, by spojrzeć na dokonania tego gracza w ataku. Jak widać, ma czym się pochwalić. Znakomita forma, świetnie dziś strzela. Niepotrzebne nam są zresztą statystyki strzałów, bo przecież mamy świeżo w pamięci te jego próby zakończone bramkami i pozostałe. Poszedł odważnie do przodu, obrońca. Proszę Państwa, do pierwszej połowy spotkania wygrywamy na razie 4-1, ale ta piękna bramka Dżorbadzińskiego na 2-1 dla Górnika było zaskoczenie jako wielkie. Bym chciał Wam pokazać jeszcze raz tą powtórkę, ale pokażemy, wszystko wyjaśnimy po meczu. Będziemy o tym rozmawiać. Zrobimy sobie zmiany. Wejdzie Letniowski, wejdzie Krosligler za Żyro, wejdzie Szechu za Hanowska. Podziękujmy im za grę. Wejdzie też Paweł Zieliński za Karola Danielaka. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Ależ są emocje, proszę Państwa. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu.
próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Podolski. Ładnie, za plecy obrońców. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dośrodkowanie w pole karne. Zła interwencja, nadal groźnie. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No, piękna, ważna interwencja. Co teraz? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Odbiór piłki w takim miejscu, robi się groźnie. Dośrodkowanie teraz na bliższy słupek. Dobrze teraz bramkarz, a nawet bardzo dobrze. Wyłapał tę piłkę mimo presji ze strony rywali. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. No a potem był ten strzał z woleja. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. I po tej bramce jest 4-2. Rzuca teraz w szesnastkę. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Uwaga, słupek! Piłka w grze! Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Sędzia przyznaje teraz wolnego Górnikowi. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. No nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże.
Teraz przede wszystkim muszą zachować spokój. Kolejna kartka. Dobrze, że tylko żółta. Tracą grunt pod nogami i tracą zimną głowę. Koniecznie muszą uspokoić grę, bo skończy się to kompletną katastrofą. No nie, prosto pod nogi rywala. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. Dziesięć minut do końca tego meczu. Ale okazja na gola! Takich sytuacji na kontaktowego gola nie wolno marnować. Iskierka nadziei zgasła tak szybko, jak się pojawiła. Tak, a zegar jest bezlitosny. Tracą piłkę. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Oj, to był książkowy odbiór piłki. Czy da kibicom nadzieję? Tak, znowu bramka! Odrabianie strat trwa. Jeszcze tylko jeden gol. Końcówka meczu. Ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Chyba trafi! Zablokowane uderzenie! Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. I za chwilę powtórka z rozrywki, rzut rożny. W pole karne, głęboko teraz. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Może zabić ten mecz! Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca. Zanosiło się na to, że będzie groźnie. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą 3 punkty w tabeli ligowej. Proszę Państwa, widzę, wygrywa to spotkanie z Górnikiem Zabrze 4-3. Ależ emocje. Górnik Zabrze grał do końca jak mógł, ale nie dał rady nas pokonać ani zremisować. I pokażę Wam jeszcze raz tą najładniejszą bramkę w tym meczu Dżorfana Dżorbadzińskiego. Zobaczcie to jeszcze raz. Główka zagrana, rzut rożny był. Uwaga, i trafia z daleka. Strzał!
I wszyscy zaskoczeni. Górnika Zabrze. To był szok dla miejscowych. Zobaczcie to jeszcze raz. Jaka bramka dla Widzewa. No i podwyższał na 2-1. Jak chcecie ocenić, czy naprawdę taka ładna bramka była, to napiszcie w komentarzu. Ja oczywiście nie zmuszam. Zobaczmy jeszcze statystyki pomeczowe. Posiadanie piłki mieliśmy 51, Górnik 49, strzałów mieliśmy więcej. Podania, no to Górnik miał więcej, odbiory my mieliśmy więcej. Udane odbiory remis, przechwyty też, obrony to o jeden więcej. Popełnione faule, no to my najwięcej, spalone rzuty rożne mieliśmy więcej. Rzuty wolne, no to mieli Górnica Zabrze. Rzut karny my mieliśmy raz, no i niestety nie trafiliśmy, żółta kartka, no i czerwona kartka była dla Panińskiego. To cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ciekawy jestem, jak będzie na żywo. Sam jestem ciekaw, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie i cześć.